Pozycja naukowa Postać francuskiego filozofa urodzonego na Litwie, Emanuela Levinasa, warta jest przywołania z kilku powodów, które dziś Państwu przedstawimy. W studiu jest ze mną pan dr Andrzej Waleszczyński z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Poza środowiskami filozofów mniej znany, ale ogromnie ciekawy, proszę aby pan spróbował sporządzić taką wizytówkę Lewinasa, jego ważne etapy życiowe i sprawy, które czynią go wyjątkowym. Warto zwrócić uwagę na jego biografię, bo to ona bardzo mocno cisnęła się na jego myśli filozoficznej. Pochodzenia żydowskiego, urodzone w Kownie przez Pewien czas również mieszkał w Charkowie. W roku 23 wyjeżdża do Strasburga na studia, gdzie właśnie zapoznaje się pierwszy raz z filozofią, czy to Bergsona. Później jedzie do Fryburga. Gdzie zapoznaje się z filozofią Husserl'a, która bardzo mocno cisnęła się na jego poglądach, ale również zawiązuje bardzo istotną dla niego relację, czyli przede wszystkim poznaje Heideggera. Następnie wyjeżdża do Paryża, studiuje w Sorbonie. Co jest ważne, przeraża go sytuacja, która w tamtych latach pojawia się w Europie, ale przede wszystkim rozwój nazizmu. Gdy wypucha wojna w 1939 roku, zostaje oficerem, dzięki znajomości języków i rosyjski, i niemiecki, trafia na front, jak jako tłumacz. W 40 trafia do Szwajcwaldu i jest jeńcem, gdzie dowiaduje się o śmierci swoich rodziców na Litwie, ale także tego, że właśnie Heidegger jest wierny w pewien sposób doktrynie nazistowskiej. I to bardzo mocno rzutuje na jego Sposób postrzegania i życia, i również filozofia. Ale też właśnie to powoduje, że zmierzy się później z myślą filozoficzną Heidegera. Do czego i do kogo nawiązuje Lewinas? Jakie są jego filozoficzne wzorce ci mistrzowie? Z kim dyskutuje, polemizuje? Na kogo się powołuje? Wiemy, że no miał taki ciepły stosunek do Bergsona. Tak, chociaż przede wszystkim to był Husserl i fenomenologia. Postrzeganie świata przez Husserl, czyli świadomość, przez którą docieramy, rozpoznajemy że Rzeczywistość, która nam się jawi. To z jednej strony. I z drugiej strony, to co między innymi mówił Heidegger, ale przede wszystkim postrzegania bytu, rzeczywistość, czyli tym się mierzył. Odrzucał w pierwszej kolejności postrzeganie człowieka jako byt. To jest ciekawe, że starał się jeszcze bardziej jeżeli tak można powiedzieć, spowodować, żeby personalizm stał się personalizmem, żeby człowiek był osobą, a nie bytem przede wszystkim. Tematy, które zajmują Levinasa w książce Całość i nieskończoność nawiązuje do tego, co pan powiedział, krytykuje filozofię europejską i jej greckie korzenie, no bo przygląda się człowiekowi tak wnikliwie i od takiej strony, że możemy no, nie zrozumieć, czy nie rozumieć tego bez odpowiedniego przygotowania. To są trudne teksty. To są trudne teksty, ponieważ on wychowany w tradycji właśnie żydowskiej, a przede wszystkim chodzi o język hebrajski, mówi pewnymi obrazami. Pani powiedziała o odrzuceniu tradycji filozofii starożytnej, ale od Arystotelesa czy Parmenidesa byt był na pierwszym miejscu. Natomiast powiedział, ale na szczęście był Platon, który na pierwszym miejscu stawiał dobro. W myśli Lewinasa ten drugi, który też jest dobrem przez wielkie D, staje na samym początku te obrazy, które się pojawiały, które on tworzy, gdy mówi o człowieku, że człowiek przede wszystkim jest odpowiedzialny. Współczesna filozofia ustawiała na człowieka jednostkę i wolność, tak na świadomość właśnie ta, która się pojawiała u Husserla. A Levinas mówił przed tym wszystkim właśnie jest odpowiedzialność za drugiego, który mi się jawi. On mówi o obliczu, tak, o obliczu drugiego, które się nam jawi i narzuca. To jest bardzo istotne i to powoduje, że ja mogę stać się sobą. On mówi osobości w ten sposób, no, bardzo metaforycznie, tak, to w dwóch, trzech zdaniach trudno jest to wszystko opowiadać, ale to wpływa i decyduje o jego postrzeganiu rzeczywistości przede wszystkim drugiego człowieka. Tak więc relacje z drugim człowiekiem, w filozofii mówimy z drugim, czy z innym, prawda, używamy tych pojęć, także relacje do kobiecości, do tej inności kobiecości i też dystans, o którym on pisze i zacytuje absolutnie inne to inny człowiek, nie należy on do tego samego szeregu. Co ja. Wspólnota, w której mówię ty albo my, nie jest liczbą mnogą ja. Ja i ty nie są tu egzemplarzami tego samego pojęcia. Z innym człowiekiem nie wiąże mnie ani relacja posiadania, ani jedność liczbowa, ani jedność pojęcia. I tu dochodzimy do takiego wniosku: brak wspólnej ojczyzny sprawia, że inny jest. Obcym. I ten obcy zakłóca moje u siebie. No to jest przykład tych rozważań Lewinasa. Dokładnie, i całe książki, gdy ktoś weźmie i zacznie czytać, są pisane takim językiem. Ale przede wszystkim on mówił o takich trzech relacjach, czy stopniach relacji, które się pojawiają tą pierwotną relacją, to jest relacja do śmierci, to jest totalna inność, którą spotykamy. To co pani redaktor odpowiedziała, tym drugim innym i tutaj się pojawia taki typ właśnie kobiety, która jest zupełnie inna ode mnie. I on, on to analizuje. On to analizuje i też bardzo ciekawie, tutaj bardzo szeroko myśl feministyczna też podkreśli, że jednak on chcąc zerwać ze stereotypem starej etyki, w ten sposób mimo wszystko, no posługuje się pewnymi stereotypami. Tutaj też bym troszeczkę bronił Levinasa. On mówi o totalnej inności. On broni nie tyle kobiecości, czy że mężczyzna różni się od kobiety, ale każdy z nas jest totalnie inny. Chce bronić tej totalnej inności. I trzecia rzecz do bliskich czy pokrewnych. I tutaj ten przykład z kobietą jest bardzo ciekawy i posługuje się przy przykładem kobiety wciąż. I różnice między filozofią Mów współczesnych, która jest skoncentrowana na świadomości, a właśnie tym spotkaniem z obliczem drugiego. Opisuje kobietę w ciąży, która nie może się doczekać menstruacji czy okresu. Pojawia się świadomość tego, że go nie ma. Natomiast gdy dziecko pierwszy raz kopnie, pojawia się owa świadomość moralna, ponieważ staje oblicze drugiego, obliczo dziecka. Oczywiście to jest bardzo metaforyczne, ale to pokazuje ten niuans pomiędzy samą świadomością i on z tym walczy, że osoba to nie jest tylko świadomość, to nie jest tylko pojęcie, to jest właśnie spotkanie z drugim, z tym obliczem. Ten przykład matki spodziewającej się dziecka, ale nie w świadomości, ale właśnie przez to oddziaływanie przez fizyczność, drugiego, cielesność. Dokładnie, mhm. tak, ten drugi przez cielesność jest totalnie inny ode mnie. Wizja wolności i prawdy u Lewinasa. Mówi on, że filozofować oznacza cofać się poza wolność. I to też chciałbym, żeby pan wytłumaczył. Prawdy zaś szukamy w innym, czyli znów wracamy do innego, do drugiego. Dokładnie. Czyli to wolność i prawda. Na początku zadała pytanie pani redaktor, w jaki sposób, co charakteryzuje i z czym polemizuje Lewinas. Właśnie z takim rozumieniem, czy postrzeganiem wolności? To nie wolność jest pierwsza, że my dzięki wolności możemy dokonywać wyborów i stajemy się osobami moralnymi. Nie. Wolność jest poprzedzona odpowiedzialnością poza czasem. Przede wszystkim my mamy odpowiedzialność za tego, który nam się narzuca. I wtedy dopiero pojawia się wolność. Pierwotna relacja, którą mamy, oblicze drugiego, to też nie jest dialog. Tu nie ma dialogu. To jest wręcz taka apodyktyczność, narzucanie się drugiego na mnie. On ode mnie czegoś chce, on ode mnie czegoś oczekuje. Dlatego też w jego tekstach pojawia się trzeci. Bóg. Niekoniecznie. To może być ktoś, kto jest obok mnie, i to jest taka w pewien sposób uproszczona teoria sprawiedliwości. Bo gdyby był tylko drugi ode mnie coś żądał, to ja bym nic nie był winny trzeciemu. Ale ten jest trzeci, więc ja muszę. Rozważyć, komu co jestem winny. Gdy spojrzę na trzeciego, on staje się dla mnie drugi, a ten drugi już jest trzecim. To też nie jest dialog. Ale to jest taki przepływ, kontakt. Dokładnie, ale to nie jest rozmowa, że my możemy się porozumieć. Tak jakby na przykład chciał Rolls z zasłoną niewiedzy, będziemy deliberować, co zrobimy. Nie, to jest narzucanie się. To jest bardzo ciekawe w kontekście, czego żąda ten drugi, żeby zachować inność. To jest ciekawy wątek właśnie z tym doświadczeniem Holokaustu Żydowskiego. Nawet w swojej książce, Inaczej niż Być, zadedykował ją właśnie sześciu milionom Żydów, którzy zostali pomordowani. On żąda, żebyśmy zachowywali inność. Zachowując inność, żąda tego, żebym ja przeżył. To bardzo mocno wpływa właśnie z tego doświadczenia II wojny światowej. Język Emanuela Lewinasa, specyficzny, niełatwy. Też uważam, że wymaga wprowadzenia i on jest pewnym wyzwaniem dla intelektualisty. Trzeba czytać, potem wracać do tekstu, bo autor tworzy pojęcia, rozwija je i one już, no tak jak wiemy, na zawsze zostają w filozofii. Stroma ścieżka, niedogodność prowadzi do zrozumienia poszukiwań Lewinasa. Tak mówi tłumaczka pani profesor Małgorzata Kowalska. Tak, tutaj język jego jest bardzo trudny, ale też bardzo barwny. Z jednej strony pojęcia, które tworzy, chcę Uciec od języka metafizyki, ontologii, mówi o podmiotowości. Z drugiej strony wpływ i kultura języka hebrajskiego powoduje, że on unika terminów, czasowników, mieć być, jeden dla drugiego. To nie jeden ma być dla drugiego, czy być zobowiązany, tylko po prostu jeden dla drugiego. Używając tego języka, pokazać, że nie wszystko da się wypowiedzieć, nie wszystko da się uświadomić. My musimy to poznać, zobaczyć, kto to jest ten drugi. No, drugi to jest sierota. To jest wdowa, to jest cudzoziemiec. No, dzisiaj byśmy powiedzieli na przykład, imigrant. Preferuje obrazy. Mówi o górze Synaj i spotkaniu Abrahama. No, też mówi o obrazach. Tutaj pani wspomniała o innym czy drugim jako Bogu, ale my go nie widzimy, ale go słyszymy. Nie zabijaj. Drugi woła do mnie. Nie zabijaj. Ten drugi przez wielkie deczy transcendentny, którego nie widzę, bo jest zasłonięty, on do mnie mówi: nie zabijaj. No, to jest bardzo metaforyczne. Piękny, ale bardzo trudny, trudny. język do, do mhm. analizy takiej współczesnej, do której my jesteśmy przyzwyczajeni. W książce pod tytułem Czas i to, co inne w tłumaczeniu pana profesora Jacka Migasińskiego, w przedmowie mówi Lewina z, z perspektywy czasu, że styl tego tekstu pozostawia wiele do życzenia. Wskazuje on na takie chropowate i niezręczne zwroty. I mnie to bardzo wzrusza, bo po pierwsze rzadko się to zdarza, a po drugie pokazuje, jakim był człowiekiem. No nie tyle. Perfekcjonistą ile kimś, kto bardzo precyzyjnie dąży do wyrażenia swoich myśli. Kto chce być dobrze zrozumiany, komu zależy, tak? Czy ja dobrze rozumiem tę postawę? No Można byłoby tak interpretować chnavcy Lewinasa, by z tym bardzo pomylemizowali, bo niejednokrotnie, właśnie starając się tworzyć pewną całość wizji filozoficznej Lewinasa, no, pojawiają się pewne jakieś sprzeczności. To nawet nie chodzi o jakieś niuanse językowe. W tym przykładzie, o którym mówiliśmy przed chwilą, gdzie oblicze drugiego mówi do mnie: Nie zabijaj. Z drugiej strony opisuje sytuację, w której odwołuje się do przykładu, gdzie Izraelici wchodzą do ziemi Kanaan i Bóg do nich mówi, wybijcie tych, których tam spotykacie. No i mówi, tak, oni mogą to zrobić, bo oni są jacyś prymitywni, Bóg im to nakazuje, oni to robią. To pytanie, no gdzie jest to oblicze tego drugiego w tym przypadku? Więc ja tutaj z tym akurat bym niejako polemizował. Oczywiście widać, że on stara się, i to trzeba przyznać, właśnie używając tego, czy tworząc ten nowy język, wyrazić to, co do tej pory może było trudne do wyrażenia, albo co było przeakcentowane. To, co pani redaktor na początku powiedziała, no właśnie ten wpływ tej filozofii śródziemnomorskiej, greckiej, gdzie wszystko chcemy skonceptualizować. On chce. Wyjść poza to i to właśnie z tym między innymi polemizuje. I to też dla nas jest takie bardzo inne w odbiorze, dlatego być może, bo jesteśmy przyzwyczajeni do interpretacji tych antycznych wzorców. To... Dokładnie, dokładnie tak hmm. samo jak jest trudno analizować poezję, bo jest ona dwuznaczna albo chce pokazać coś więcej, odsłonić coś więcej i właśnie hmm. Levinas próbuje nam to samo zaproponować. Przed naszą rozmową słuchałam wywiadów, podcastów, właściwie rozmów z Lewinasem z 1981 roku. No tak, i to też było wzruszające. On bardzo dużo mówił o sobie, mówił o tym, jak to się stało, że został filozofem i jak wielką to jest dla niego przyjemnością, że będąc już wiekowym człowiekiem, ciągle może pracować, ciągle może odkrywać, ciągle może poszukiwać. Tak, myślę o tym, że filozof właściwie zawsze pracuje, <grym> zawsze jest filozofem. No tak, bo są nauczyciele filozofii i są filozofowie. Lewinas był filozofem tutaj, bez dwóch mm. zdań. Ale też to, co myślę, że w tych wypowiedziach, które pani przytacza. To, co też wypływa z jego filozofii, to ta chęć życia. Jak wpłynął między innymi myśl Levinasa, chodziły nawet na Rickera czy Henri'ego, francuskich fenomenologów, którzy inaczej zaczęli troszeczkę interpretować fenomenologię, proponowali właśnie tą filozofię życia. Ta radość, o której pani redaktor wspomina, no, to wypływa, ale... To jest też, że tak powiem, doświadczenie tego przepracowania, tego piętna II wojny światowej i osobistych doświadczeń. Czy uważa Pan, że obecnie warto czytać i przemyśleć filozofię Manuela Lewinasa i przypominać w ogóle sylwetkę samego filozofa, na ile on jest żywy i obecny współcześnie? Myślę, że są co najmniej dwa powody, dla których warto przypominać o Lewinasie. No to jest przede wszystkim jego właśnie rozumienie czy podejście do wolności dokonuje pewnego zabiegu, o którym współcześnie zapominamy, że najpierw jest odpowiedzialność, potem rodzi się wolność. Wyzwanie, o którym warto przypominać, tak my nie jesteśmy samą wolnością. To jest jedna rzecz i druga rzecz, ta kategoria inności która współcześnie bardzo mocno funkcjonuje w filozofii i w rzeczywistości. Gdy mówimy o drugim, nie uniwersalizacja i unifikacja wszystkiego, sprowadzanie do wspólnych właśnie reguł, zasad, praw, wszyscy tak samo, ale właśnie zachować inność. Pani, jaka jest recepcja? No, Ja ostatnio przeglądałem literaturę filozoficzną zachodnią i pojawiały się wątki w takich obszarach, których ja bym się nie spodziewał, gdzie mówimy o obliczu drugiego, gdzie tym obliczem jest oblicze zwierzęcia, albo tym obliczem tym drugim staje się przyroda. Szanowni słuchacze, aby zyskać komfort wyboru tego, co najbardziej nam odpowiada, warto poszukać, słuchać, czytać. A dziś odkrywaliśmy przekonania francuskiego filozofa Emanuela Levinasa, którego przedstawił i objaśnił pan dr Andrzej Waleszczyński z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Słuchaczom życzę dobrego wieczoru, do usłyszenia. Katarzyna Jankowska. Polskie Radio. Program pierwszy, jedynka.